Cześć, witamy w życiu na słuchawkach. Kolejny wywiad, tutaj wita was Rodzen, za kamerą oczywiście jest Kuba, a przed nami jest Paweł Hares Hordejuk. Dzień dobry. To zaczynamy. To ja może zacznę od tego, że będę mówił do ciebie Hares, dobra? Oczywiście. Dobra, to super. To jak już mówię Hares, to musisz mi, Paweł, wyjaśnić, dlaczego Hares. Oj, to historia sięga szkoły podstawowej, nie wiem, jakiejś trzeciej klasy czy czwartej, jak się z kolegami bawiliśmy w wojnę i do tego. Znaczy ja byłem zawsze taki najmniejszy, najchudszy i ten i tak trochę tak się zostało. Z przekory został ten właśnie Bóg wojny, do którego dołożyło, koledzy dołożyli pierwszą literę nazwiska i tak ten Hares się przyczepił i jest ze mną. No, jakby z małym tylko przerwą na czas liceum, gdzie... Gdzie o tym nie wiedzieli? Nie no, wiedzieli, ale jakby w liceum dostałem ksywkę kult, bo tak jak się poznawaliśmy, to tak w tych koszulkach, znaczkach i tak dalej. Więc w czasach licealnych byłem kultem, a tak to zawsze Haresem. Bo dojdziemy oczywiście do tego i będę ci podpytywał różne rzeczy związane z muzyką, ale tak trochę obok muzyki, to tak jak ty jesteś menadżerem, czyli jesteś trochę obok muzyki, bo samym muzykiem nie jesteś i nie byłeś chyba. Nie jestem, nie byłem. Nie byłeś? Znaczy, w czasach takich podstawówkowo licealnych założyłem taki mały punkowy zespół, który zagrał może 2-3 próby oraz no, jeden koncert w życiu zagrałem na gitarze w zespole kolegów na zastępstwie, ale to były takie czasy rzeczywiście bardzo licealne. No dobra, a pamiętasz nazwę? Swojego zespołu? No. Bo tego, w którym zagrałem, to tamten się nazywał STS Kontakt. A to tak jak to, trochę firma bookingy, ten, bookmacherska. Natomiast, przepraszam, STM Kontakt, bo to było stołeczne pomuzyczne, to ST, te literki. Natomiast zespół, który założyłem, nazywał się Można. Można, tak. Tak prosto. Tak. No spoko, bo teraz... Czy można? Można. Można, no okej. Dobra, to zaczniemy, bo skoro już powiedziałeś, to zaczniemy, to jednak zacznę. Ale naprawdę kultu. Nie byłem nigdy muzykiem i nie mam takiego dobra. Poczucia. Dobra, ale jakiś tam słuch miałeś. To bardziej bawiłem się w pisanie tekstów niż w ćwiczenie. No, no to zawsze słuchałem muzyki dużo. Jeżeli ktoś nie wie, to jesteś w tej chwili menadżerem Happy Set i to jest chyba najważniejsza twoja funkcja, nie? No zdecydowanie tak, no od 20 lat to jest moje podstawowe zajęcie. Ale wrócimy wcześniej, bo ten kult. Pierwsze, co pokazuje się, kiedy się ciebie wpisze, gdzieś tam i zacznie się szukać informacji o tobie, to, że byłeś asystentem najpierw menadżera, czyli Piotra Wieteski, czyli menadżera kultu. Tak. No i wrócę do tego kultu, bo z tego, co wiem, to kult był twoim jakby początkiem takim, nie wiem, byłeś psychofanem kultu trochę? Nie wiem, czy psycho, ale z pewnością byłem dosyć aktywnym fanem. No, chodząc do 8 klasy podstawówki, bo to było w czasach przed gimnazjami. No, pierwszy koncert, na który samodzielnie poszedłem, był kult. To było trochę z przypadku, bo jak jechałem po bilety na koncert, chciałem sobie kupić bilety na koncert zespołu DAB, a kolega z klasy powiedział, że to jak jadę, to żebym mu kupił też na kult. Mhm. Więc jak kupiłem jemu, to kupiłem też sobie. A ponieważ ten kult był parę dni wcześniej niż DAB, no to koncert kultu stał się moim pierwszym koncertem w życiu, takim właśnie świadomym, samodzielnym. Mhm. No i zostało mi to na długie lata. No, mając lat 16, czyli 2 lata później, za sprawą śmiesznego zbiegu okoliczności zapukałem do drzwi Kazika. A powiesz o tym? Ja to słyszałem kiedyś, ale to musisz to opowiedzieć. Mieszkał nie opodal. No, to był 88 rok, wtedy wyszła płyta Spokojnie. Ona wyszła w wakacje i akurat wyszła, jak byłem na wyjeździe, jak wróciłem, to krążąc po sklepach muzycznych warszawskich, nigdzie nie mogłem jej dostać. I w Empiku przy Rondzie de Gaulle'a, który wtedy był małym sklepem muzycznym, nie tym dużym całym budynkiem, no,
zapytałem, czy jest płyta Kultu Spokojnie. Okazało się, że oczywiście jej nie ma. Natomiast była płyta Posłuchaj to do ciebie, która normalnie nie była dostępna w sprzedaży, bo wyszła w klubie płytowym Razem, więc była tylko dla klubowiczów, ale jakieś tam parę sztuk nakładu tam wylądowało, więc tę płytę kupiłem. Natomiast obok mnie stał ktoś, kto powiedział, pójdź do Kazika, może jeszcze ma. Ja tak, pójść do Kazika. No na co? No ten adres już dawno jest nieaktualny, ale to wałowe 8, 7 piętro, drzwi z naklejkami. Nie? No to jak się okazało, że to koło mnie, za chińską ambasadą, no to znów pamiętając, że ja byłem wtedy drobnym chłopcem właśnie takim, co to tak jakby no... No, nieśmiały byłeś? No nie, nieśmiały to nie byłem, natomiast zawsze byłem taki raczej najmniejszy, najchudszy, więc tak raczej delikatnie wyglądający. I ta historia, po prostu wziąłem, żeby było raźniej, mojego dobrego przyjaciela, z którym się wtedy wszędzie plątaliśmy. Niemca, który z kolei miał 1,90 m wzrostu, czyli był dobrze o głowę ode mnie wyższy. W barach to jak ja z łokciami, więc no, tak no, poważniej wyglądał. No i jakby pojechaliśmy tam, poszliśmy na piechotę pod blok, wjechaliśmy na 7 piętro, bo wtedy jeszcze nie było domofonów, więc można było się dostać do środka. Rzeczywiście drzwi z naklejkami były zgodnie z opisem. Nacisnęliśmy dzwonek, no i kolega Niemiec uciekł, więc ja tak popatrzyłem, no ale się okazało, że dzwonek nie działa, więc poszedłem po niego na te schody, przytargałem go z powrotem, no i tak zapukaliśmy. Drzwi otworzyła Kazika żona, czyli Ania, ta od do Ani w ogóle, więc my z tymi takimi trzęsącymi się kolanami, dzień dobry, jest Kazik, nie? Wejdźcie, bo to jakby był, więc weszliśmy grzecznie. Kazik jakiś tam miał wywiad, który kończył. No okazało się, że tej płyty też już w domu nie miał, więc stwierdził, że zadzwoni do Jerzyka, basisty Kultu. Okazało się, że Jerzyk też nie miał, więc stanęło na tym, że żebyśmy tak nie wyszli zupełnie z pustymi rękoma, to dostaliśmy do przegrania kasetę z czwartą płytą Kultu koncertową TAN, która no w tamtym czasie to jeszcze było kilka miesięcy przed jej premierą, czyli rzecz w dzisiejszych czasach zupełnie niewyobrażalna. No i tam bodaj dwie kasety z jakimiś takimi historycznymi pierwszymi próbami właśnie, czyli takimi w ogóle jakby zupełnie sprzed pierwszej płyty czy pierwszych wydawnictw z nagraniami zespołu Kult, które ja oczywiście w te pędy pobiegłem do kolegi, który miał dwukasetowy magnetofon. Przegrałem i następnego dnia grzecznie, uczciwie odniosłem, bo to też było śmiesznie. Kazik, który widział, jakby nie patrzeć nas pierwszy raz na oczy. Dał taki materiał. Dał, tylko poprosił, żeby mu legitymację pokazał, więc faktycznie zrobiłem to. Natomiast no, później jeszcze parę razy się z Kazikiem spotykałem gdzieś tam, a to w autobusie, czy no, przy okazji koncertów, przy czym no, ja wychodziłem z założenia, że wiadomo, no to ja go rozpoznaję, natomiast nigdy nie traktowałem tego w ten sposób, że to on miałby rozpoznawać mnie. Aż kilka lat później w klubie Giovanni, dzisiaj to jest Indeks przy Uniwersytecie Warszawskim. Tam już nie pamiętam, czy to były Piotrka Morawca urodziny, no któregoś z kolegów z Kultu i przyszedł Kazik właśnie z Anią, był Morawiec, no był chyba jeszcze Janusz Grudziński, no parę osób tam było. No i wtedy się okazało, że no Ania mnie rozpoznała i tak naprawdę no, od tamtej pory, jakby troszeczkę, no to był już rok 94, ale od tamtej pory już liczę tę naszą znajomość jako taką dwustronną, czyli już wiedziałem, już że ja wiedzieli, kim jesteś. Rozpoznawalny. Jasne. To był też czas płyty Mój Wydawca, na którym zespół Kult nagrał cover zespołu Omega, Dziewczyna o perłowych głosach, Dziodzicho Jeloń. I jak się okazało, Kazik nie znał tekstu tej piosenki.
ani jej tłumaczenia. No, czasy były przedinternetowe, przypominam, więc po prostu to, co nagrał, zaśpiewał, to zaśpiewał ze słuchu w zgodzie z oryginałem. A ponieważ ja się wtedy kolegowałem z koleżanką, która była pół Polką, pół Węgierką, więc Julka wtedy wypisała mi ten tekst oryginalny po węgiersku i tłumaczenie na polski, które wtedy pamiętam, że właśnie dostarczyłem przy jakiejś tam kolejnej okazji Kazikowi, no bo tak to nawet nie bardzo wiedział, o czym śpiewa. Ale w ogóle byłeś też długo w tej takiej jakby grupie fanów kultu, coś no, takiego? Tak, to, znaczy, to jest, to jest kolejny etap tej historii, bo w połowie 98 roku, jak się pojawił internet, IRC i tak dalej, no to pojawiła się strona zespołu Kult, przy którejś to stronie było właśnie forum internetowe, takie fanowskie. No i pojawił się na IRC-u kanał Hash Kult. Może kto pamięta, co to jest IRC? No, to było takie właśnie dosyć tak prymitywne miejsce do rozmawiania. No, taki... IRC to było taki, bym powiedział, prymitywna forma Messengera. Mm-hmm. No a forum no, to był takim Facebookiem w czasach przedfacebookowych, tak? No tak. Gdzie życie kwitło. Właśnie rozmawiało się na różne tematy. No i to mam taką ciekawostkę, ponieważ to połowa 98 roku, pierwsze takie spotkanie właśnie naszych kultowych forumowiczów było 19 stycznia 1999 roku, czyli tak no mniej więcej pół roku później. I z tej okazji pan Kracy, właśnie jeden z kolegów, z którymi jakby mimo upływu lat do dzisiaj się kolegujemy i był na widzieliśmy się w tym tygodniu na koncercie zespołu Kult w Krakowie, zrobił takie podsumowanie i wtedy wyszło, uwaga, że przez te pół roku byłem najbardziej aktywnym forumowiczem, ponieważ przez pół roku, znów podkreślam, napisałem 44 posty. O, to dzisiaj niektórzy to dzisiaj więcej to, w ciągu dnia w ciągu dnia, tak, tak. Ale swoją drogą, a propos tego Kultu i w ogóle Kazika, to tu w tej książce, ja tutaj pokażę, to jest książka o Happy Set, długa droga zespołu. O Happy Set nie chcę tylko gadać, bo wychodzę z założenia, że chcę gadać z tobą o tobie, ale w tej książce jest takie sformułowanie. Tata Happy Setu, ale synek Kazika. No to trochę, no, wiesz, no jakby nie patrzeć w tym sensie, że no ja jakby z jednej strony jestem troszkę jednym z tych ojców założycieli kultowego forum, w tym sensie, że byłem tam od samego początku jednym z tych pierwszych i tak jak wspomniałem o tym pierwszym spotkaniu, to na tym spotkaniu było 20 osób i okazuje się, że przynajmniej z 1/4 z nich mam do dzisiaj kontakt. A widujecie się na koncertach czasami? No właśnie, tak, znaczy widujemy. Tak samo jak z tymi jakby znajomymi z klucza kultowego forum, bo to jakby miał dużo większy niż tylko muzyczny wpływ na moje życie, ponieważ moją żonę obecną, znaczy żonę już od ponad 20 lat, ale właśnie też poznaliśmy się za sprawą forum zespołu Kult. O. Poza tym, no właśnie po tym pierwszym spotkaniu forumowiczów, jakby wylądowaliśmy na spotkanie, gdzie przyszedł cały zespół i wtedy już jakby troszkę się okazało, że tych takich gości jak ja, to w tej Polsce jest trochę więcej. No i zaczęliśmy się razem spotykać, razem jeździć za koncertami i tak dalej. Więc taką byliśmy troszkę właśnie podróżną bandą. Znaczy ja wiem, że zespół Kult ma teraz kult turystów i tak dalej, no ale to jakby tamtejsze generacje to... Jasne. To ja pamiętam, że ja byłem tą taką najstarszą gwardią, co chwilę to się jakoś tam zmieniało. Dzisiejsza stara gwardia to pewnie nie pamięta, że był kiedyś ktoś taki jak Harris. Tak? No. Ale... No tak czy owak, jakby no wychowałem się na tym kulcie, więc w tym momencie no to mnie też w jakiś sposób ukształtowało i tak naprawdę przez te całe lata 90. No zaraz po maturze poszedłem na studia dziennikarskie, zacząłem pracować w Gazecie Wyborczej, gdzie byłem pierwszym gońcem Gazety Wyborczej, potem pracowałem w takim
dziale, gdzie się zajmowałem wysyłaniem listów, wysyłaniem faksów. Było kiedyś takie urządzenie. Dzisiaj to wszystko... Raczej już nieużywane, nie? Tak, no nieużywane, nieużywane. Ale Poczta Polska bardzo długo jeszcze trzymała możliwość wysyłania. No, ja chciałem powiedzieć, że wtedy w Gazecie Wyborczej było jeszcze jedno urządzenie zwane Telexem. To już mało kto... Tak, to kojarzy, ale... Ale sam kult też znasz chyba też, bo niedawno na tym siedzeniu właśnie tutaj siedział młodszy członek kultu, czyli Jarek Ważny i tych chłopaków też wszystkich znasz, prawda? No nie, no oczywiście, bo to jakby ta przez te 11 lat, gdy pracowałem w Agorze, zajmując się różnymi rzeczami, no to moje chodzenie na koncerty, słuchanie muzyki i tak dalej traktowałem po prostu tak czysto fanowsko, tak? I to nie chodzi tylko jakby o kult, ale do jakby... Ten sam kolega, który prosił mnie o to, żebym mu kupił bilet na, jak się okazało, mój pierwszy koncert w życiu, on też w ramach edukacji takiej, powiedzmy, poko-punkowej nagrał mi kasetę, gdzie były zespoły punkowe, były zespoły nowofalowe, więc właśnie po jednej stronie było Sex Pistols na przykład, a po drugiej był Peel. No, plus mnóstwo innych rzeczy, plus jakby to później gdzieś w czasach licealnych, jak miałem kolegę, który był absolutnym, znaczy fanem Tomka Beksińskiego i jego audycji, z tym bardziej, że to była rzecz nieprawdopodobna w dzisiejszych czasach, ciężka do wyobrażenia, ale znów, no, czasy były przedinternetowe, więc pewnych rzeczy nie było jak ani zdobyć, ani się o nich dowiedzieć, ani sobie, no, powiedzmy, nie wiem, znaleźć tekst, czy znaleźć tłumaczenie tego tekstu i tak dalej, a Tomek Beksiński nie dość, że puszczał płyty w całości, to jeszcze potrafił czytać swoje tłumaczenia tekstów utworów, tak? I mój kolega Adam, który teraz mieszka jakby piętro nade mną, więc ten świat się obraca właśnie jakoś tak... To jakby mogę powiedzieć, że jemu zawdzięczam jedną ze swoich największych muzycznych fascynacji, już jakby nie tylko polskich, czyli Joy Division. I te jakby czy rzeczy punkowe, czy właśnie tak, nie wiem, 4AD zespoły, czy no to w jakiś sposób sobie było. Myślałem, że wymienisz coś z Francji jeszcze. No to się pojawiło troszkę później, tak? Znaczy chociaż, no nie, to faktycznie na płycie, znaczy na tej kasecie od Michała były dwa francuskie zespoły, których później bardzo, bardzo długo szukałem, bo nie było szans. I to był zespół Parabellum i Barrière Noire, które kocham do dziś, choć jakby no, jesteśmy 30 lat później, a nawet trochę więcej. O kurczę, prawie 35. No cóż... Tak to leci. No i w tym momencie po prostu to jakby słuchanie muzyki było dla mnie zawsze ważne, natomiast no, to była tylko pasja. Natomiast w momencie, kiedy się pojawiło to kultowe forum i jakby no, gdzieś tam zacząłem częściej jeździć na koncerty zespołu Kult, no to wtedy już nie tylko, że poznałem Kazika, czy Piotrka Wieteskiego, menadżera Kultu, czy resztę kolegów z zespołu, bo to przypominam, że Jarka Ważnego akurat wtedy nie było, jeszcze nie było w zespole. Nie. Jeszcze długo nie. Tak. Natomiast w 2002 roku skończyłem pracę w Agorze, znaczy powiem tak, to troszeczkę się sprzedałem do innej firmy, takiej firmy szkoleniowej, w której miałem, no bo jakby wychodziłem jako człowiek, który zajmował się, kierował, współkierował działem administracji, więc się zajmowałem rzeczami bardziej organizacyjnymi i po prostu... Poszedłem sobie do innej firmy, to miał być taki projekt na rok, on się skończył po 8 miesiącach i tak się zastanawiałem, co dalej robić, znaczy jakbym poszedł tą drogą, to pewnie dziś bym administrował któryś z warszawskich biurowców, ale wtedy Piotrek Wieteska się zapytał, czy nie chciałbym z nim popracować. I to była taka normalna praca, powiedzmy w cudzysłowie na etat, że zajęłeś się tylko byciem asystentem? Żaden etat, mój drogi, to nie w tej branży, natomiast... Wiesz, oczywiście.
przypadku Piotrka było tak, że miał biuro na Andersa, czyli dalej na Muranowie, miałem tam blisko domu, więc przychodziłem, wiesz, jakby zajmowałem się, jakby, no tak, no to można powiedzieć, że była to taka prawie codzienna praca, wiadomo, że jak coś było trzeba gdzieś załatwić, no to nie było problemu, nie musiałem pisać wniosku o urlop, tak? To nie, no jasne, było, ale chodziło mi bardzo, że bardziej o to, że to było twoje, to, co robiłeś jakby tak, no, dla życia trochę, z Piotrkiem tak? razem, no, tak bym tego aż nie nazwał, natomiast no, po 11 latach pracy w Agorze, będąc beneficjentem agorowych akcji i potem jednak sprzedawszy się do nowej pracy też za przyzwoite pieniądze, to powiedzmy, że miałem jakiś tam zapas i no i na początku to tak traktowałem, także no, takie sobie po prostu dodatkowe zajęcie dla przyjemności. Nawet nie myślałem, że to, że będę się tym tak długo zajmował. Natomiast no, w 2003 roku no to pojechałem z zespołem Kult w pomarańczową trasę jesienną. No w 2004 znów też i no troszkę mi się to spodobało, ja się tam zajmowałem takimi rzeczami właśnie bardziej pomocniczymi, organizacyjnymi, tam ogarnianiem tam spraw, tam typu hotele, tu kultochrona, no takie, no przyjeźdź, podaj, pozamiataj. Znaczy inaczej, to było wszystko bardzo fajne zajęcia i dla mnie typu, że no okej, no trzeba było plakaty powysyłać, czy jakieś właśnie te umowy, które jeszcze wtedy niektóre chodziły faksami, a nie mailami właśnie. Więc tym się zajmowałem. Z kolei no, fantastyczną rzeczą było, nie wiem jak to nazwać, ale być może jestem pierwszym człowiekiem, który wrzucał, znaczy pomysł był Piotrka Wieteski, żeby nie było, że sobie to przypisuję. No. Natomiast bardziej mówię w kwestiach wykonania, że z Piotrkiem robiliśmy w 2003 roku, no albo w czwartym, no ale tak czy owak czasy były przedfacebookowe, czasy były no, takie początkowo internetowe, forumowe. Zespół Kult grał długie koncerty, bo te koncerty trwały przynajmniej 3 godziny. I no tam przez pierwszą godzinę koncertu Piotrek robił zdjęcia, po czym te zdjęcia zgrywał, znaczy to może jeszcze bardziej, żeby kontekst pokazać, to były czasy, w których w mało którym klubie, czy jak graliśmy w halach, to już w ogóle zapomnij, no nie było czegoś takiego jak dostęp do internetu. W związku z tym ja przyjeżdżając na miejsce koncertowe musiałem znaleźć w jakiejś takiej okolicy, żebym w stanie tam dotrzeć na nogach, kafejkę internetową, która będzie czynna w tym czasie, kiedy ten koncert będzie grany. Na szczęście jak się znalazło kafejkę internetową, to one zazwyczaj były czynne do bardzo późno. Tak, 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 albo w ogóle 24H albo czasami. Albo 24H. No i nośnikiem tych zdjęć była dyskietka. Więc dla tych, którzy nie wiedzą, czy nie pamiętają, pojemność dyskietki to była 1,44 mega. To już ta nowsza dyskietka, tak. Tak, 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 no tak, ale to właśnie mówimy o tych małych plastikowych, nie sięgajmy głębiej, bo samo to wystarczy. I na takiej dyskietce 1,44 mega, no mieściłem około 30 zdjęć. To byliście dziś pojedyncze takim zdjęcie, w ogóle Instagramem na żywo. No jeszcze rozumiem właśnie, w trakcie koncertu. No właśnie na tym polegał cały myk, że właśnie Piotrek te zdjęcia robił, po czym szybciutko jakoś tam nawet nie tyle obrobić, co tam po prostu zrzucić na tę dyskietkę, właśnie pobiec do tej kafejki, załadować na stronę, dlatego że na forum już siedzieli ludzie i czekali na nowe zdjęcia. Oczywiście tam było parę zdjęć zespołów, bo zespół zazwyczaj wyglądał podobnie, a najwięcej to było tych zdjęć właśnie pierwszych rzędów z publicznością. I jasne. No, frajda była przepotworna. Wiadomo, no dzisiaj to można sobie robić relacje na żywo, Full HD, 4K wszystko, i w ogóle tak. Wszystko. Natomiast w tamtym czasie to wymagało tego rodzaju zabawy, więc no, i ja miałem z tego frajdę i kultowi fani forumowicze też mieli z tego frajdę.
No i tak właśnie pracując z Piotrkiem też, no Piotrek wymyślił bardzo fajną imprezę, która się nazywała Kultownia. Nazwę z kolei wymyślił Forni, który był jednym z tych też starych forumowiczów, a potem przez długie lata naszym happysadowym sklepikarzem. No bo spora część ekipy, znaczy spora część, no, pierwszą osobą poza muzykami zespołu, która wylądowała, to był Michał Niezbecki, czyli Siwy, który był naszym realizatorem dźwięku, tak? Który też był z klucza Kultowego Forum, tak? Bo tak się poznaliśmy. Jak robiłem zespołowi Hepset pierwszą trasę, no to nie stać nas było na hotele czy cokolwiek, więc spaliśmy po podłogach u znajomych z klucza Kultowego Forum. A no, na Hepset trafiliśmy w ten sposób, że no, jak Piotrek właśnie wymyślił Kultownię, no to była to cykliczna impreza, która się działa w Stodole, składała się z różnych elementów, bo tam, a to były puszczane utwory, które były inspiracją dla różnych utworów zespołu Kult. No, bardzo różne były klucze tego, co się działo, ale jednym z elementów Kultowni była Bitwa Kapel, gdzie dwa młode zespoły grały po 20-minutowego seta, a publiczność głosowała, który się bardziej podobał. No i w ten sposób dostaliśmy od Kasi Kwaśniewskiej, która wtedy pracowała w Stodole, a która pochodziła ze Skarżyska, demówkę chłopaków, bo najśmieszniejsze jest to, że w przypadku zespołu Hepset oni ani do SP Records z tej swojej demówki nie wysłali, ani do nas, tylko w obu przypadkach ktoś przyniósł. Tak? Ja. I się okazało, że w ten sposób tam jakby doszło do nagrania pierwszej płyty, czy doszło do tego... Rozumiem, że oni trafili tam do tej bitwy kapel. Tak. Czyli to była bitwa pomiędzy dwoma kapelami. Tak. Pamiętasz drugą? Wiesz co, miałem cię zaskakiwać pytaniami, pamiętam tylko, że to nie było raz. Okej. Bo teraz nie wiem, czy chodzi ci bardziej o skautów, czy o Hasiok, czy... Nie, właśnie ja nie wiem. Ja właśnie zapytałem, czy pamiętasz. Bo Czarni Czerwoni Indianie to był zespół Wojtka Jabłońskiego, który w tamtych czasach był technicznym Kultu, dziś jest zespołu Kult gitarzystą. Natomiast tak, z tego co pamiętam, to znaczy tak, no, my mierzyliśmy się właśnie z zespołem Skauci i zespołem Hasiok. Okej. No i znaczy trochę było tak, że... Ale Skauci nie ten znaczy, zespół Ska. Chyba, czy ten zespół Ska Polski? Czy to był jeszcze inni skauci? No to był... Ten Ska. No dobrze. Natomiast no to było troszkę tak, że bo ja powiedziałem, mierzyliśmy się, ponieważ mówiąc o Hepset, jakby mówię w... Identyfikujesz się teraz tak, bardzo, no, tak. Używam tej formy my, tam to tak, jeszcze tak, tak, nie jak my, najbardziej to rozumiem. Jeszcze byli oni, tak naprawdę, ale, ale no ta ich pierwsza demówka, którą wtedy dostaliśmy, nas jakoś tam urzekła, po czym się okazało, że rzeczywiście no jakby tą publiczność urzekła na tyle, że no jak miesiąc później przeszli do kolejnej edycji, no to drugi zespół, który miał się mierzyć, trochę był bez szans, bo na nich specjalnie przyszli ludzie, którzy właśnie chcieli zobaczyć Hepset, tak? Więc później już po tej drugiej wygranej uznaliśmy, że no dobra, to nie ma sensu, to w tym momencie to oni w ramach tej nagrody zagrają przed Kultem, który miał miesiąc później grać w Stodole koncert. Natomiast no, w międzyczasie też Piotrek się zapytał, bo no, jak ja z nim pracowałem, to troszkę było tak, że no, oczywiście no, jest mentorem, nauczycielem, natomiast tak jak go uwielbiam, to jedną Piotrka wadą było to, że się nie potrafił podzielić pracą, w tym sensie, że czasami było tak, że ja widziałem, że on tam się nie wyrabia, podczas kiedy ja tak trochę machałem sobie nogami pod biurkiem, szukając zajęcia, bo wszystko było porobione. Właśnie jak Piotrek się zapytał, czy ja nie chciałbym się nimi zająć, oczywiście fantastycznie, tak? No w końcu będę miał więcej rzeczy do roboty, tak? No i właśnie... I się zająłeś. Kultowni. No to też jest taka historia, ona jest w książce opisana, jak to właśnie raz jeden, jedyny mojego mentora oszukałem. No bo było tak, że... No,
Złożyliśmy kolegom propozycję, znaczy to było tak, że to oni byli na dobrym etapie pokoncertowej zabawy i świętowania. Ja troszkę też, no ale tak już z lekkim zdzisiem. Panowie, byłoby dla mnie zaszczytem, gdybym mógł z wami pracować. Nie? No i jakby, że tak, no, jakby będą zainteresowani, no to chętnie się z Piotkiem nimi zajmiemy. Nie? Po czym się okazało, że no jakby nie wytrzymałem, jednak zapytałem się, no to jak, no to chcą, nie chcą, więc oni, że nie, no oni to absolutnie bardzo by chcieli, tylko uznali, że my to pewnie jesteśmy za bardzo zajęci, nie mamy nie czasu. Nie pamiętamy. I w ogóle, że to nie, że to tak, tak se rzuciliśmy, nie, ale to... No więc ja powiedziałem, że to ktoś wreszcie odezwał, bo inaczej no to się wszystko rozejdzie. I oczywiście następnego dnia, już nie pamiętam, Kuba zadzwonił do Piotrka. Piotrek się mnie pyta, czy im coś mówiłem, więc ja zaprzeczyłem, nie. No więc się nie przyznałem, właśnie mówię, że no oszukawszy. Natomiast no tak naprawdę z tej rozmowy wyszliśmy już współpracując razem. No czyli i było to 20 lat temu. Natomiast dobra, bo ja zanim przejdę, jeszcze mam parę pytań oczywiście odnośnie Happy Set, bo to byłoby dziwne, gdyby nie. Natomiast w tych 20 latach też jest kilka innych zespołów. I to wszystko było zawsze, każdy inny zespół był dodatkowy dla ciebie? Tak. Mówię tutaj, bo tak, była muzyka końca lata, był Naiv. Tak. Były Komety chyba przez sekundkę. Przez krótką chwilę. I był Lorraine. Tak. Był Stan Miłości i Zaufania, Indios Bravos. Indios Bravos, tak. Ten Stan Miłości i Zaufania mnie najbardziej zaskoczył, bo to powiem ci, że jak robiłem sobie oczywiście o tobie research, jakiś muszę zawsze, to był jedyny zespół, którego w ogóle nie kojarzyłem. Wiesz co, to za każdym razem klucz był banalnie prosty, bo muzykę końca lata wypatrzyliśmy za pierwszy raz zobaczyliśmy, jak graliśmy koncert w Wiśniewie, gdzie był przegląd kapel rockowych. Okay. A Łukasz, gdzie jest Wiśniewo? To jest moje pytanie. Koło Siedlec. A, bo, dobra, jakby dziękuję. Tych miejscowości, co się tak nazywa, to jest mnóstwo, jak się okazuje, ale to było pod Siedlcami. Okay. A zespół Muzyka Końca Lata z Mińska Mazowieckiego i właśnie Łukasz Cegliński, pan latawiec, był jednym z jurorów. No i pamiętam, że właśnie Muzyka Końca Lata zrobiła na nas absolutne wrażenie, bo no, prawie wszystkie zespoły grały, nie wiem, jak Korn, jak znaczy to były... Byli groźni, metalowi, łomotani. I nagle po prostu wychodzi zespół takich luźnych chłopaków, gdzie właśnie zmywak w słomianym kapeluszu i żonobijce na bosaka z tą gitarką, tak? I tak wyglądali trochę jak Siedem Nieszczęść, ale za to mieli przepiękne piosenki, takie właśnie bezproblemowe, fajne, proste i tak dalej. No i tak, no właśnie, no Łukasz wtedy stoczył bój zresztą żywi. I wygrany bój. I Muzyka Końca Lata ten wygrała. Tak. No później właśnie poszliśmy na ich koncert w Warszawie, czy nawet oni grali w Indeksie, to ja nawet nie musiałem iść, bo wtedy to ja tam byłem, to oni przyszli zagrać tam koncert. Ty tam mieszkałeś. Tak. No ale zaczęliśmy się właśnie gdzieś tam spotykać, kumplować i no to tak właśnie się zrobiło, że no dobra, to może jakoś wam pomożemy i pamiętam, że rzeczywiście no załatwiłem im nagranie, wydanie pierwszych dwóch płyt. Jeśli chodzi o zespół Naiv, no to historia jest podobna, znaczy i podobna. No tutaj znów był klucz bardzo towarzyski, bo to koledzy z zespołu Naiv zaczęli chodzić na te pierwsze jeszcze prehistoryczne koncerty zespołu Happy Set i to oni dostarczyli na przykład demówkę do SP Records. I
I tutaj też była taka historia, że no w pewnym momencie właśnie, no ponieważ się znaliśmy, lubiliśmy, no to może ja wam tutaj pomogę. Tym bardziej, że to był taki czas, w którym Knife miał pierwszego singla, który zaczął jakoś tam fajnie funkcjonować, a bardzo fajnie funkcjonowało Radio Biz, które akurat Happyset naturalnie pokochało, więc jak w pewnym momencie gdzieś... No, jakby Biska kochała nas, my Knife i w ogóle, no to Radio Bis miał wtedy też jakiś taki konkurs, no, dla którego, dla zwycięzcy po prostu Polskie Radio nagrywało płytę? Dawało budżet na płytę, okay. Tak, no więc to, no i dzięki temu właśnie pierwsza płyta zespołu Knife wyszła w Polskim Radiu, no to nie jest najlepsze wydawnictwo, ale, znaczy w tym sensie mówię o Polskim Radiu jako wydawcy, tak? Jasne. A przynajmniej w tamtych czasach to tak była rzecz, która była dla mnie niepojęta, natomiast no, zbiegło się kilka nieszczęść, bo jak wyszła ta płyta, no to najpierw było trochę tak, że za sprawą jakichś, nie wiem, czy osobistych, czy płyta wydana przez Polskie Radio i firmowana przez Polskie Radio, no to jak ona była lubiana i fajnie latała w Bisce, to na przykład niechętnie w Trójce, nie? Więc to tak, a chwilę później przyszedł pierwszy PiS i postanowił zlikwidować Biskę, żeby zrobić Euroradio, bo chcieli mieć radio informacyjne. No i to tak naprawdę skończyło się nieszczęście. Oczywiście to radio informacyjne za chwilę się rozpadło, bo było bez sensu. Knife? Co z nim się dzieje? No Knife się też... Też się rozpadł? To zrobimy... Ale trochę później. Okej, okay. To zrobimy teraz tak, że puścimy wam kawałek zespołu Knife, bo on jest naprawdę czasami... Znaczy ja posłuchałem tej płyty i on jest to całkiem spoko. Naprawdę, całkiem spoko ta płyta była. Nas, gdy przyjdzie dzień zapłaty, gdy miłości przyjdzie czas, nie tam nie będzie nas. No dobra, to jeszcze po Naiwie wracam do Happyset. Ogólnie rzecz biorąc, muszę kiedyś z tobą pogadać bardziej o ZX-ach i innych rzeczach, bo wiem, że to jest twój konik, ale dzisiaj będę rozmawiał o tobie bardziej i tym, czym się zajmujesz. Gdybym miał cię zapytać, ile dni w tygodniu pracuje menadżer Happyset? Nie ma na tak postawione pytanie jakby prostej odpowiedzi, bo to zależy w jakiej części roku, czy wtedy gramy koncerty, czy nie gramy koncertów, bo wiadomo, że jak jesteśmy na koncercie, no to ja jadę z zespołem i zawsze tam jestem, natomiast żeby te koncerty się mogły wydarzyć, no to trzeba je gdzieś tam zorganizować, przygotować. Okej, okay, czy całą trasę organizujesz ty? Jeśli chodzi o trasy klubowe, tak. Jeśli chodzi o koncerty plenerowe, czyli to, co się tam dzieje między majem, powiedzmy, a wrześniem, no to trudno powiedzieć, że to ja organizuję, bo to są tu Juwenaria, tu Dni Miast, tu jakieś bardziej festiwale. Bardziej jesteście zapraszani. Czyli jesteśmy jednym z grających zespołów, który, wiesz, no jakby organizatorom pasuje do line-upu, termin jest taki, że możemy zagrać, budżety się zgadzają i już, tak? Natomiast w przypadku tras koncertowych, tych klubowych, to wiadomo, że no, to czasem się ktoś odzywa do mnie, czasem to ja się odzywam do kogoś, ale to ja składam tak, że na przykład właśnie w ten weekend jedziemy bardziej na północ, a w ten na południe. Natomiast no, w przypadku koncertów plenerowych to zdarzają się takie weekendy, jak na przykład kiedyś mieliśmy weekend juwenaliowy, startując z Warszawy, Szczecin, Bielsko-Biała, Białystok. Tudzież nasz rekordowy przerzut z koncertu na koncert Stargard, czyli pod Szczecinem, Przemyśl, dzień po dniu. Okej. Okay. Czyli bardzo, bardzo długo spędzasz tak, w samochodzie. Tak, natomiast no, normalnie to staram się tego unikać, żeby właśnie jednak to tam, gdzie mamy na to wpływ i możemy to w rozsądny sposób poukładać, żeby te przerzuty były jak najmniejsze. W tej książce przeczytałem takie sformułowanie o tobie, że jeden z chłopaków z zespołu powiedział, że nie musi się martwić niczym poza tym, aby byli zespołem. No, cóż,
No można powiedzieć, że trochę ja jestem od tego, żeby właśnie o takie te rzeczy dbać. Poza tym to też przez te wszystkie lata, przez ostatnie 20 lat mocno się zmieniło, bo jak jeździliśmy na pierwsze koncerty, to zespół był w czteroosobowym składzie, czyli podróżowało osób sześć. Ja byłem piąty i jeszcze był kierowca, który musiał nas zawieźć ze sprzętem. I ja wtedy odpowiadałem za bilety, bramkę, za sklepik, za to, żeby zespół wypuścić na scenę i tak dalej. No dziś to właśnie miałem to też, ile jest teraz osób? 15-osobowa. 15 w porywach do 16. No i generalnie jest sześciu muzyków na scenie. Jest ekipa techniczna, czyli realizator dźwięku frontowego, czyli ten, który odpowiada za to, co słyszą ludzie. Realizator dźwięku monitorowego, czyli ten, który odpowiada za to, co słyszą muzycy na scenie, bo to jest naprawdę bardzo ważna rzecz w hałasie. Jest realizator świateł, który odpowiada za to, co wszyscy widzimy. Jest dwóch techników, którzy to wszystko muszą porozstawiać, czy w trakcie na przykład wymieniają gitarę i tak dalej, tudzież jak się zdarzy jakakolwiek awaria, no to muszą w jak najkrótszym czasie to jakby przywrócić do tego, żeby można było grać. Oprócz tego jest jeszcze kolega, który prowadzi sklep i oprócz tego, no ponieważ jakoś się musimy przemieszczać, no to jeszcze jest dwóch kierowców, no i ja. No i w ten sposób masz 15 właśnie osób. Jest tych osób 15, czasem, tak jak powiedziałem, 16. No okej, okay, no w tej chwili skończyliśmy wczoraj trasę Hepset Inaczej. Czyli trasę, która jest taka siedziana, ze scenografią, słowa akustycznie unikamy. Unikasz? No, nie jest akustyczny, instrumentarium jest zupełnie normalne, tylko publiczność siedzi, ludzie siedzą, aranżacje czy dobór repertuaru jest taki bardziej refleksyjny do słuchania. Natomiast i wyszła też płyta Inaczej, to też dodam. Tak, co więcej ja mogę powiedzieć, że w listopadzie, ponieważ teraz zagraliśmy kolejną trasę, drugą, pod tym hasłem Hepset Inaczej, więc będzie też drugi winyl Inaczej. Ale to nie będzie ten sam materiał, nie. To nie będzie repres ponieważ to tego nie materiału. Na płycie Hepset Inaczej było 9 utworów, tak? A w dwugodzinnym koncercie, wiadomo, tych utworów jest więcej, więc tym razem będą to po prostu inne utwory, inne, które na tamtą płytę nie weszły. Poza tym no, to będą utwory z tej edycji. No i tam mamy dużo bardziej rozbudowaną scenografię, a i sam zespół jest powiększony o 3-osobową sekcję dętą, więc tym razem właśnie to mieliśmy 18-19 osób w ekipie, więc... Jakbyś miał w kilku punktach powiedzieć tak osobom, które w ogóle nie kumają, tak naprawdę najważniejsze punkty, którymi ty jako menadżer musisz się zająć. Znaczy tak, no ja się zajmuję akurat w przypadku zespołu Hepset każdym aspektem funkcjonowania zespołu, czyli no jakby można powiedzieć, że tym bookingiem, czyli załatwianiem koncertu, podpisaniem umowy, dograniem szczegółów. Jakby też można powiedzieć, że i funkcję tour managera pełnię w momencie, kiedy jesteśmy na wyjeździe, żeby pilnować, żeby się wszystko zgadzało. Oprócz tego, no to zajmuję się całą działalnością, no bo żeby zespół mógł grać, miał co grać, no to musi też nagrywać, więc no to ja zawsze też dbałem o te umowy wydawnicze, o organizację całego tego procesu, że a studio, a z kim, a gdzie, a jaki. No i choćby właśnie no dzisiaj koledzy siedzą w studiu, akurat tym razem w naszej sali prób, kończą nagrania do nowej płyty, gdzie w tym przypadku no to doszła mi kolejna rola, no bo ponieważ uznaliśmy, że sami sobie będziemy tę płytę wydawać, no to jakby no jeszcze zostałem wydawcą. Tak, także... Ale wydawca będzie jako, muszę to zapytać... Mokre buty. No właśnie, ja oczywiście będę skakał trochę, ale skąd Mokre buty?
co to jest za nazwa i w ogóle pierwszy raz, kiedy spotkałem się z nazwą Mokre Buty, kiedy ją odczytałem i tak dalej, to się zdziwiłem, bo myślałem, że te Mokre Buty to może być coś związanego z Happy Sadem, ale to chyba tak nie jest, nie? No nie, to jest tak naprawdę nazwa Mokre Buty przyszła od Kuby, dlatego że jak pracowałem z Piotrkiem, to była jakby Piotrka agencja, czyli Bulldog. Później jak trzeba się było usamodzielnić, to pierwszą działalność założyliśmy na Kubę. No i trzeba było wymyśleć nazwę. Mhm. I Kuba przypomniał sobie historię, jak kiedyś się zapisywał do wypożyczalni kaset wideo. Była kiedyś taka instytucja. Była. Tak, i to jeszcze były takie kasety, co to trzeba było je przewijać na kasecie dwa tytuły i w ogóle. No i właśnie okazało się, że właśnie jak tam się wypełniało, zapisywało, to trzeba było wymyśleć hasło. Kuba przyszedł, jakiś taki właśnie ulewa go dopadła, czy coś, spojrzał w dół i właśnie Mokre Buty. No, okay. I po prostu przy zakładaniu, no i w tym momencie jakby dalej mamy dwie działalności, jedną na Kubę, drugą na mnie, obie się, znaczy no, tam różnią się minimalnie nazwą, bo jedna jest agencją koncertowo-wydawniczą Mokre Buty, druga agencją artystyczną Mokre Buty, no ale obie mają to samo logo Mokre Buty. Tak, i jakby brand jest jeden. Ale teraz mam takie pytanko, bo pytałem Jarka Ważnego notabene, mhm, też o to, czy tam na przykład w zespole rządzą starzy i oni muszą, wiesz, i oni jakby decydują o wszystkim. A jak jest u was? Czy to jest trochę tak, że rządzi lider zespołu, czy ty musisz im powiedzieć, to robimy, a tego nie? To znaczy, generalnie rzecz biorąc, tak jak mówiłem, no jak się poznawaliśmy, zespół był czteroosobowy, ja byłem piąty i tak naprawdę no to troszkę jakby zawsze traktowaliśmy się, że jesteśmy wspólnikami, tak, mhm, dzielimy się porówno i tak dalej, tak? I w tej chwili zespół jest sześcioosobowy, więc ja jestem tym jakby siódmym, no ale to traktujemy to w ten sposób, że wszyscy jesteśmy wspólnikami. Wiadomo, że jakby Kuba jako lider, jako ten, który daje twarz, może trochę więcej, więc troszkę sobie tak na własny użytek nazwaliśmy to, że mamy demokrację z liderem veto. Okay. Czyli jak Kuba przyniesie jakiś pomysł, to można go przegłosować, że to przejdzie albo nie przejdzie. Natomiast jak wszyscy będą chcieli coś zrobić, a Kuba powie, że nie przejdzie, to nie przejdzie. No bo oni w tej książce często o tobie mówią, że ty jesteś ich trochę takim ojcem, ojcowskie rady masz i w ogóle, bo kiedyś też dostałem kwiaty z okazji Dnia Matki. Od chłopaków? Tak. Dawno temu to było, ale tak raz się wydarzyło. No ale to trochę jest też tak, że masz tam, patrząc na w jakim ty jesteś wieku i w jakim wieku jest najmłodszy członek zespołu, to trochę lat teraz macie różnicy, co? No trochę, ale to tak naprawdę koledzy, ojcowie, założyciele, to są niewiele młodsi ode mnie, bo jakby razem jesteśmy z lat 70., mm-hmm, więc tutaj tej różnicy nie ma. Potem jest mały skok z Jarkiem, który jest rocznik 84. No ale to też nigdy nie było problemu, bo i różnica, znaczy to jest trochę tak, że jak się pojawił Maciek z Miśkiem, mhm, no to faktycznie jakby też jakby nie tak, że to ja, tylko jakby reszta zespołu też ich traktuje jako młodzież zespołową. To chyba było Miśka w ogóle to ojcowskie, że traktuje te twoje rady niektóre jako ojcowskie właśnie. Z tego pamiętam. To też jest troszkę tak, że w pewnym momencie, było tak, że jak oni się pojawili w zespole, bardzo dużo wnieśli takiej właśnie świeżości muzycznej, energii i tak dalej. No a z drugiej strony, ja będąc tym starszym, miałem straszną frajdę, jak parę rzeczy mogłem im pokazać, bo Maciek, który jest rocznik 93, czyli w tym momencie 20 lat młodszy, jakby nie patrzeć.
bardzo był zafascynowany zespołem Interpol, a ja mu wtedy pokazałem Joy Division, Bauhaus i tak dalej i powiedziałem, że no, to nie byłoby zespołu Interpol, gdyby panowie tamto. Się nie zafascynowali. Tak, więc to, wiesz, trochę na tej zasadzie to z tego, natomiast tak na co dzień to, wiesz, no to jest bardziej po prostu tak, że no, tu jesteśmy wspólnikami. Poza tym ja też właśnie lubię tą funkcję, którą pełnię w zespole, określać w ten sposób, że no jestem szefem moich szefów. Okej, okay. No tak, to jest fajny ten. Ale zobacz, to wracając tutaj do książki. W tej książce jest trochę tych wypowiedzi, które... No bo oczywiście książka głównie skupia się na chłopakach i na całej tej ich drodze, którą przeszli. Natomiast jest trochę też wypowiedzi na twój temat. Czy one w jakiś sposób, czy była taka wypowiedź w książce, którą nie wiem, wprawiła cię w zakłopotanie na przykład? Mówię o tobie, dotyczących ciebie. Z tego co pamiętam, to jak tam, ponieważ no, w tym przypadku najwięcej pracy, poza oczywiście Żanetą, która jako autorka musiała tę książkę napisać, ale później gdzieś przy jakichś tam redakcyjnych sytuacjach, to poświęciłem ja i Łukasz, więc ja raczej nie miałem problemów takich z autoryzacją. Z tego co pamiętam, miałem jedną uwagę do jednej wypowiedzi, która była o mnie, przy czym Żaneta ją usunęła, natomiast ja nie prosiłem o to, żeby ją usunąć, tylko żeby ją przenieść w inne miejsce niż tam ta pierwsza strona, w której się pojawiam ja w historii, tak? Bo to według mnie po prostu troszkę zmieniało kontekst, tym bardziej, że to później jakby tam pływa w tej książce dużo tych historii i po prostu ja uznałem, że w innym miejscu lepiej by to pasowało. Do historii. No jakoś tak, że aż ona to usunęła. No, ale to był fragment jednej wypowiedzi. Tak ja muszę cię zapytać, bo tam jest taka wypowiedź, że w pewnym momencie Harris był bliski wylecenia z Happy Sadu. A żeby to raz? Ale to jest jakieś konkretnych powodów, czy po prostu się nie dogadowaliście w pewnym momencie? Czy to było, dogranie? Wiesz co, akurat ta historia, która tutaj jest opisana, to był to mniej więcej ten sam okres, w którym nie tylko ja byłem na krawędzi wylecenia, ale też zespół był na krawędzi wylecenia w powietrze. Więc to tak się złożyło w tamtym czasie akurat. No, w książce to jest dosyć dobrze opowiedziane, nie chcę, bo to trzeba by było dłużej opowiadać, ale było tak, że po prostu zespół, w którym wszyscy się zawsze lubili i nikt się nigdy nie kłócił, no okazało się, że pewne rzeczy po prostu gdzieś tam podskórnie jakoś sobie się zbierały. No i to też była taka sytuacja, że gdyby nie przerwa w graniu, gdybyśmy sobie siedzieli o tym pogadali w busie przy stole, czy cokolwiek, to wyglądałoby inaczej, a zaczęło się od maila Kuby i po prostu potem odpowiedzi Łukasza i no i generalnie rzecz biorąc i było bum, takie wielkie. To jest wszystko trochę w tym zespole, trochę mam wrażenie, że w zespołach jest jak w małżeństwie, że trzeba sobie dogadać? No więc tak, i później było tak, że no było taki wysoki bardzo poziom napięcia i pojechaliśmy na pierwszy koncert trasy i tak no właśnie widać było trochę to napięcie. Ja już tak się trochę traktowałem, że dobra, dojadę do końca roku, do końca tej trasy, ale właśnie wtedy Jarek wybuchł właśnie jak jakiejś tam sporze z Kubą, że to on już pierdoli, idzie po prostu, nie będzie grał, idzie na dworzec w ogóle i musiałem gonić za nim właśnie, żeby wrócił, żeby razem ze mną przynajmniej do końca roku i do końca tej trasy dociągnąć, że to ja mu załatwię osobny pokój, że nie będzie musiał, nie, i tak dalej. I jakby po tym, następnego dnia jechaliśmy do niewielkiej miejscowości na nieduży koncert. Ja wtedy tak trochę pod pretekstem rozmowy o setliście, która w tamtych czasach jakby dogadywała się
w ostatniej chwili jeszcze się zmieniała, więc ten pierwszy weekend, drugi, to za każdym razem tu coś tam. No i siedliśmy, zebrałem wszystkich i wtedy jakby w tej rozmowie, no to tak, no wszyscy sobie tam powyrzucali różne rzeczy, no było pełno dramatów i tak dalej, ale... No... Czyli czasami musisz robić, będąc menadżerem, czy czasami musisz robić, bo to tak mi się skojarzyło z tym wszystkim, że robić za takiego terapeutę też dla całej grupy? No... Też, tak, znaczy no to jest, wiesz, jakby czasem trzeba być twardym, czasem trzeba właśnie pamiętać, że to oni są delikatni i wrażliwi, więc to jakby wydaje mi się, że to ja zawsze powtarzałem jakby w różnych wykładach, które prowadziłem dla tam młodych muzyków, młodych menadżerów, że w tej pracy menadżera najważniejszą rzeczą jest budowanie relacji i to budowanie relacji jest ważne zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Tak? Czyli żeby wszystko było jasne, przejrzyste, żeby jak komuś coś nie pasuje, to żeby raczej właśnie mówić. Bo jak to się nazbiera, to potem ktoś wybuchnie, powie trzy słowa za daleko i potem ciężko to odkręcić. A wtedy w tamtej właśnie rozmowie jakoś tak, że to koniec końców padło z ust Kuby, ale było to najlepsze podsumowanie tamtej rozmowy, że no, jakby nie patrzeć, to każdemu z nas osobno to, co zrobiliśmy razem z tym zespołem, to jest rzecz, która najlepiej wyszła w życiu. No i chyba powinniśmy o to dbać. Nie? No i wtedy właśnie jakieś tak przyszło ukojenie właśnie. No potem jeszcze musieliśmy to odreagować, cały ten stres, ale to, że tak powiem, historia powodzi dekady, w książce jest opisana. Tak, tak. Natomiast gdzieś tam chciałem zapytać, a propos relacji, to jeszcze mam jedno takie pytanie, jedną taką sformułowanie, które Łukasz o tobie powiedział w książce. Harrisa uważam za menadżera w starym stylu, takiego, który buduje relacje branżowe. Budowanie relacji branżowych opiera na spotkaniach przy alkoholu. No wiesz co, to tak, tak. Znaczy powiem tak, no to tak jak powiedziałem, uważam, że budowanie relacji jest jedną z najważniejszych rzeczy. Fakt faktem, że no, to się trochę zmienia, trochę się nie zmienia, bo jakby coraz więcej osób, no nie tylko w naszej branży, ale w naszej branży to coraz bardziej ostatnio widać, staje się bezalkoholikami. Aha. Więc no bo niektórzy uznali, że już za dużo wypili, albo że mieli problem i teraz muszą uważać, a niektórzy po prostu idąc za modą się przerzucają na tam bezalkoholowe piwko czy cokolwiek. Więc to jest tak, że wiadomo, że to na swój sposób pomaga. To jest tak, że no, od dawnych czasów, tak? Przynajmniej. Do czegoś było tak. Było tak, że najlepsze rozmowy to były gdzieś tam w kuchni, albo na fajeczku, albo przy drineczku. Więc no, to nie musi tak być. Natomiast no, jeśli jest, to tutaj jakby nie narzekam, bo warunki i predyspozycje do tego posiadam. No, podsumowanie. Słuchaj, miałem cię dzisiaj jeszcze zaskoczyć jakimś pytaniem, więc spróbuję teraz. Czy wiesz, że jesteś wymieniony na Filmwebie jako osoba występu, która powiedzmy jest tam jako osoba, która gdzieś występuje w filmie? Nie, to tej świadomości nie miałem. To chciałem ci powiedzieć, że na Filmwebie występujesz jako aktor, w cudzysłowie oczywiście, w tym przypadku w filmie, no, który się nazywa No Stress. Tak, no to prawda, znaczy słowo aktor jest tutaj nie do końca właściwe, bo to jest film dokumentalny, tak? No właśnie, powiem ci, że ja w tym momencie nawet... jako jeden z bohaterów bardziej niż jako aktor, bo ale... A propos tego filmu, to rozumiem, że to jest film o... Nie dotarłem do niego. Rozumiem, że to jest film o zespole Happy Set. Tak. Okej, bo nawet tam nie dotarłem do jakiejś okładki czy czegoś, dotarłem tylko, że jesteś i stąd miałem cię zapytać o ten film. Ten film jest na YouTubie dostępny. Tak, na YouTubie jest, okej. Ten film wyszedł jako bonusowa płyta z DVD na żywo w studio. Chciałem zapytać, tego nie wiedziałem.
No, ale dobrze, że... No, później ale powstał tak. kolejny film Aha. dokumentalny, czyli seria niefortunnych zdarzeń. Natomiast, no, jeśli o to chodzi, to ja się pojawiłem w wielu klipach epizodycznie. Widzisz, tutaj jesteś tylko podany jako ten, natomiast się śmiałem, że na film, że film mi wyskoczył, jako jedna z no, pierwszych rzeczy, nie którą... że ktoś mnie tam wpisał. Tak, że ktoś cię tam wpisał. Szanuję, doceniam. Dobra. To trochę skończę ten wątek Happy Set, ale to dlatego, że... No, czy skończę? Byłem nie kiedyś wiem, czy skończę. W Wikipedii, ale ktoś no? mnie stamtąd wyrzucił. O! A to ciekawe, bo że to nie wiem, czy tak można wyrzucać po prostu. O, wiesz, okazuje Myślisz? Się, że można, tylko... Znaczy inaczej. Ja pamiętam, że my kiedyś w ogóle mieliśmy problem Aha. i wtedy Siwy, czyli nasz realizator dźwięku ówczesny, który przy okazji też tam był informatykiem, no i tam aż specjalnie z tego powodu dopracował się statusu tego Wikipedii edytorskiego, bo w pewnym momencie mieliśmy problem z jakimś, znaczy z kimś, kto miał ten status i uprawnienia, kto ewidentnie nas nie lubił i po prostu tam co gdzieś tam się pojawiało, to po prostu różne informacje wywalał, bo uznając, że to na przykład nikogo nie obchodzi albo coś. W ten sposób też, że tak powiem, udało nam się wygrać wojnę właśnie znów o wpisanie tego, znaczy, bo owszem, to był żart, natomiast ten żart się dosyć mocno rozprzestrzenił i to nie chodzi o to, że tutaj chcemy jakiś tworzyć nieistniejący gatunek, ale swego czasu było tak, że na pytanie, co my właściwie gramy, no to Kuba często odpowiadał, że to, co gramy, to jest rok regresywny, w odróżnieniu od tego roku progresywnego. I ponieważ to się przewijało przez różne wywiady i tak dalej, natomiast ten sam koleś na tej Wikipedii nam to wywalał, że nie ma czegoś takiego, aż w końcu właśnie ilomaś publikacjami, źródłami i tak dalej. Znaczy musieliśmy interweniować i z tego, co pamiętam, to chyba jemu odebrano uprawnienia w ogóle, bo się okazało, że no to... Nadużycie troszkę. Że to było zwyczajne nadużycie, tak? Ale też pamiętam, że właśnie tam chyba właśnie z tej Wikipedii wyleciałem jako zupełnie nieistotna osoba, bo ani ze mnie muzyk, artysta, ani cokolwiek. No dobra, ale jesteś chociażby szkoleniowcem, no bo tak, Akademia Menedżerów Muzycznych, tak. to jest coś, co robisz i tam są szkolisz. Szkolisz też właśnie o tym, co wspomniałem wcześniej, czyli informacje dla młodych muzyków czy menadżerów, tworzenie riderów chociażby. I tutaj przydałoby się to połowie zespołu, z którym współpracuję. Jakbyście nie wiedzieli, to można kogoś zapytać czasem. To znaczy, tutaj mam dużo lepszych kolegów, którzy są technikami, choćby Siwy właśnie wspomniany przeze mnie, który też jakby poza byciem realizatorem dźwięku też pracuje na wielu scenach jako menadżer. Tak, ale jeżeli nie mówimy o riderze teraz technicznym, czyli mówimy na przykład o riderze tym, który ty tworzysz dla zespołu, to masz, rozumiem, że macie swój rider techniczny i ten rider, który jest opisujący wszystko, co wy potrzebujecie od początku od A do B i tak dalej, a nawet do Z. No tak, no jakby specjalnie to podzieliliśmy na dwie strony, czyli rider techniczny i ten rider hospitality, bo czy tam jak to ładnie się nazywa w zespole Nocny Kochanek, rider gościnności. Bardzo ładnie. Tak, znaczy nie, no to jeśli chodzi o Nocnego Kochanka, to sam koledzy mają takiego, no to się infosheet nazywa roboczo, natomiast no to jest po prostu taki wydruk, gdzie są wszystkie informacje dla zespołu, tam o hotelach, godzinach prób, przyjazdach, przejazdach, kontaktach i tak dalej. No ja już od dawna nie robię tego w formie czy papierowej, czy nawet mailowej, bo wszystko mamy w Google'owym kalendarzu, do którego każdy ma dostęp, ale tam te wszystkie informacje są rozpisane, natomiast Nocny Kochanek zawsze drukuje te właśnie informacje i one wiszą zawsze w garderobach i no na przykład jak graliśmy w zeszłym roku na stuleciu Skarżyska, oba zespoły są, wywodzą się ze Skarżyska, to ponieważ akurat graliśmy w 1 lipca, czyli w rocznicę premiery, w
tej rozpisce Nocnego Kochanka jest jeszcze taka rubryczka Fakty historyczne dnia dzisiejszego i są różne wydarzenia, które się działy tego dnia w różnych latach. No i na przykład znalazł się fakt, że tego dnia zespół Hepsed... Zresztą ja bardzo lubię czytać te fakty dnia dzisiejszego, bo tam różne ciekawostki, że tam tu ktoś się urodził. Tu ktoś Ale oni to używają na scenie, czy co? Nie, no na backstage'u w sensie, że to jest używane dla zespołu, żeby każdy wiedział właśnie, mówię, no, o której, gdzie się ma stawić i tak dalej. I oprócz tego jest ten właśnie zabawna rubryczka, którą ja uwielbiam czytać i dlatego przy swoich wykładach czasem, poza tym moim szablonem takim właśnie powiedzmy tym kalendarzowym, pokazuję też ich, bo to jest jakby, no forma dla mnie już troszkę, mógłbym powiedzieć, archaiczna, bo rzadko kto, chociaż przy dużych produkcjach zawsze wiszą tego typu rozpiski, ale bardziej właśnie tam z harmonogramem, tam godziny prób i tak dalej. Tak naprawdę miałem cię zapytać właśnie, co tam w tych produkcjach robiłeś, bo z tego, co robiłem... Kejsy pchałem. Co robiłeś? Kejsy pchałem. A, okej. Okay. Znaczy, tak naprawdę właśnie, jeśli chodzi o to, ja to robię do dzisiaj od kilkunastu lat, czyli pracuję w ekipie stage właśnie na głównej scenie openera, gdzie po prostu jak przyjeżdżają te tiry ze sprzętem, to trzeba to wszystko wyładować, dostarczyć na scenę. Potem z tymi ekipami, które współpracują, no to im się pomaga montować te wszystkie jakieś elementy scenografii, oświetlenia i tak dalej. Więc no, czasem to jest ciężka fizyczna praca, czasem to jest właśnie bardzo jakby przyjemne, no bo można sobie pomóc tam przy składaniu czy rozkładaniu bębnów właśnie. No właśnie, a poznałeś kogoś z tych zespołów tak bardziej? No bo pracowałeś, nie wiem, ja Depeche Mode, tak. Nick Cave, Bruno Mars, Matko Bosko, gdzie tu jest... Tak, wiesz, trzeba pamiętać, że dużo. Wiesz, no my nie mamy kontaktu z artystami, artysta po prostu w momencie, kiedy jest jego pora, no to przyjeżdża pod scenę, wchodzi i już. I co więcej, akurat w przypadku Nicka Cave'a to zawsze było miło, sympatycznie, bo nie ma problemu właśnie tym, że tam, nie wiem, na wyciągnięcie ręki praktycznie, żeśmy sobie stali. Oczywiście zasady są takie, że artystów nie zaczepiasz, nie robisz zdjęć, nie prosisz, to jest absolutnie zakazane. A czy to jest zakazane na zasadzie, że to, że ty tam pracujesz, zobowiązuje cię, nie zaczepiaj artystów? Tak, to jest zasadniczo taka święta absolutnie zasada. Co więcej, wiesz, w przypadku niektórych artystów to wręcz jest do tego poziomu, że wtedy, kiedy grają, to ani na scenie, ani tam na backstage, znaczy z tyłu, właśnie po prostu jest zamknięty cały backstage. I nawet to jest jego miejsce. Ta ekipa, znaczy mogą tam przebywać tylko ci, którzy są niezbędni do pracy. No i w ten sposób akurat, no miałem takiego backstage'a na koncercie Rihanny, bo tam właśnie w pewnym momencie musiały wyjechać jakieś tam schodki. Czy no, w zeszłym roku w przypadku Arctic Monkeys, dlatego że no jakby z takim stanowisku z boku sceny byłem operatorem follow spota, czyli to takie właśnie urządzenia, które sterowało reflektorem, który ganiał za, w tym przypadku akurat wokalistą, w przypadku koncertu Red Hot Chili Peppers, no to follow spotem ganiałem za Flea. O! Co było akurat wyzwaniem, bo wiesz, jak siedzisz z follow spotem na czada, na perkusistę, to masz tylko wiesz, jakby bardzo statecznie. Znaczy, poza tym to też jest tak, że przy różnych koncertach ci operatorzy, znaczy my, te osoby, które jakby tymi follow spotami operują, to mają różny zakres możliwości, bo albo jest tak, że ja mam po prostu tylko ganiać za tym gościem, a ktoś za mnie tym steruje. No albo mamy oczywiście słuchaweczki i teraz słyszymy, że tutaj wężej, tu szerzej, albo że w tej chwili z lewej strony się pojawi coś tam. No i właśnie, no wężej, się szerzej, blackout, nie? Czyli że gasimy. A czasem ja mam tylko po prostu, okej, tu widzę kogo, mam za nim latać, a kto inny decyduje, czy to gaśnie, czy się świeci, czy wężej, czy szerzej. No, ale to właśnie, no, czy w przypadku Arctic Monkeys, czy w przypadku Red Hot, czyli po prostu to, że mógłbym sobie właśnie poświecić. Poza tym te
podesty przy barierkach openerowych, po których stąpał Nick Cave, którego uwielbiam, to tymi rękoma były, że tak powiem, zamontowane. No i wiesz, no to czy wielkie jajo na koncercie Radiohead, to tak, to też, to te ręce je składały, więc no, tutaj historia była taka, że właśnie z Siwym, jak tych kilkanaście lat temu pojechaliśmy jako właśnie, no ci kolesie, co to mają te case'y z tych ciężarówek wytargać, dostarczyć na scenę i tak dalej, no to niektórzy branżowi znajomi się ze mnie śmiali, że jak to, ja kurde, tutaj pan menadżera, tutaj właśnie się nająłem do case'ów targania, to co poszło nie tak, nie? A plan był taki, że my to robiliśmy po to, że w tym momencie my się możemy po całej tej scenie plątać, rozkładać to wszystko, czy tam pomagać tym technikom, mogliśmy sobie podglądać, kto na czym gra, tak? Jakie ma gitary, jakie ma piece, jakie ma uchwyty, jakie ma mikrofony, jakie stoły i tak dalej, tudzież właśnie jakie, różnych patentów i wiesz, no dwa czy trzy lata później nagle się okazało, że chodzimy ze siłą też, o, takie same mają, nie? Więc a nagle się okazało, że tak, bo wiesz, chyba, to jakby nasza produkcja stała się produkcją taką samą jak te światowe, znaczy nie mówię o skali na przykład urządzeń oświetleniowych czy scenografii, ale tych takich właśnie prostych, że mamy właśnie te same mikrofony, z których korzystają wszyscy najwięksi artyści. Co więcej, mamy takie same uchwyty gdzieś tam, że dziś już nie mamy pieców gitarowych, ale też wiesz, no prosty patent, no mieliśmy kiedyś wielki baner, taki jak to baner, który ważył 40 kg, i tego wieszanie, składanie było mordęgą. I nagle się okazuje, że to może być lekka siateczka na troczki, która... 3 minuty i masz. No nie dość, że łatwiej to się składa, rozkłada i tak dalej, to jeszcze się okazało być połowę tańsza. A to muszę zapytać, bo to wiesz, to ja miałem taką historię, że ja już straciłem 3 banery mojego wydawnictwa. Ukradli wam kiedyś właśnie na przykład baner Happy Sadów? Nie, ale kiedyś kupili. Kupili. A, ale daliście go na sprzedaż, czy ktoś przyszedł zapytać? Nie, właśnie przyszła, bo mieliśmy na sklepie po prostu taki na wysokości tych stolików właśnie, aha, tak na całą szerokość, taki baner właśnie, gdzie było Happy Set napisane i przyszła pani, która bardzo się uparła, że bardzo chciałaby taki mieć i ona za to zapłaci w ogóle, no i wstydziliśmy, dobra, zrobimy sobie drugi. Super. No dobra, to my będziemy kończyli. Ja jeszcze tylko chcę powiedzieć, że bardzo, bardzo dziękuję. I jeszcze wrócę do ciebie na pewno, bo chciałbym kiedyś pogadać, tak jak już wspomniałem, o tych wszystkich ZX-ach, Stoartach i innych dziwnych rzeczach. Także na dziś kończymy. No co, jak co, gadać to ja lubię. To masz ostatnie... Więc zapraszam. Poczekaj, masz ostatnie dodatkowe zdanie, które mówisz przed tym, zanim się pożegnam. Proszę. Cała kamera jest twoja. O nie, no to aż tak to nie. No. Poza tym, kurczę, no to nie idźmy w tę stronę, bo w tym momencie to potrwa za długo. To ja bardzo dziękuję za miłą rozmowę, fajne pytania i grzebanie w pamięci to zawsze jest przyjemne. Dzięki wielkie, a od nas jak zwykle miłego dzionka od życia na słuchawkach. Tak jest, miłego dzionka, miłego życia.